Częstochowy i pan. Plac zabaw dla dzieci. Chciał bardziej niż pomnika im. To ja może zacznę tak. Jak inaczej popularyzować dzieje bohaterskiego oporu przeciw sowietyzacji kraju? Jak trafiać do młodzieży, także dzieci, bo przecież dzieci musimy wychowywać w duchu historii i patriotyzmu. Jak nie poprzez takie życiorysy, krótkie, ale jakże piękne życiorysy, jak było w przypadku Danuty Siedzikówny Inki. Często padają, ja spotykam się z takim głosami, no dlaczego czcimy osobę, która de facto była nieznana, była tylko sanitariuszką, prawda, ale w tym jest piękno całe zawarte tej postaci. Ona była zwykłą osobą z krwi i kości, zwykłą dziewczyną, niespełna 18-letnią, przecież chciała żyć, a musiała, poświęciła swoje życie dla kraju w czasie przesłuchania, nie zdradziła współtowarzyszy i została rozstrzelana przez pluton egzekucyjny. Tak jak mówię, no nie rozumiem tej decyzji i wydaje mi się, że nikt, komu leży na sercu dobro, ale też prawda historyczna, bo przecież powinniśmy być dumni też z naszych bohaterów, powinniśmy mówić, przekazywać najmłodszym naszym podobnym prawdę historyczną. No przecież jak mówić o losach tych bohaterskich osób, jeżeli nie na przykładzie, między innymi na przykładzie losów Inki. Oczywiście zgodzę się, no trzeba przekazywać, trzeba mówić o tym bohaterskim oporze także w sensie czysto wojskowym, ale no tak jak mówię, losy młodej dziewczyny torturowanej, a później skazanej na śmierć przez komunistycznych oprawców są bardzo znamienne. Wydaje mi się, że pomnik takiej postaci byłby jak najbardziej na miejscu. No zwłaszcza, że miała 17 lat, więc ledwie wyrosła z tego dziecięcego i młodzieńczego okresu. Zabrakło tygodnia do 18. Tak, no i w grypsie, który wysłała z celi śmierci, napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Trzeba dodać, panie redaktorze, że Inka wychowywana była w patriotycznej rodzinie. W chwili śmierci była już sierotą, bo jej matka i ojca, jej matka i ojciec już nie żyli, więc życiorys wielce tragiczny. Wspominaliśmy obaj. Niepełnoletnia dziewczyna, która musiała sama stawać oko w oko z życiem, trudnym życiem w czasie II wojny światowej, pozostała niezłomna. Wydaje mi się, jestem święcie przekonany, że o takich osobach powinniśmy mówić coraz więcej. No i właśnie z tym tematem, przywracania znaczenia historii, przywracania prawdy w historii, przywracania świadomości historycznej, z tym brakiem przywracania wiąże się leżący przede mną wynik badań opinii publicznej wykonany przez pracownię badań opinii publicznej dla Polskiego Radia 24 w zeszłym tygodniu. Badanie dotyczyło, pytanie zostało zadane takie tysiącom osób, które brały udział w tej próbie badawczej. Czy popiera pan, pani, prowadzone przez państwo poszukiwania miejsc pochówku i organizowanie uroczystych pogrzebów ofiar komunistycznego terroru? Zadziwiająca jest odpowiedź, zadziwiający jest wynik tego badania. Proszę państwa, 17% spośród badanych powiedziało zdecydowanie tak, 26% powiedziało raczej tak, 18% powiedziało raczej nie, 19% powiedziało zdecydowanie nie, 20% było niezdecydowane w swojej decyzji. Przy podliczaniu tych odpowiedzi wynika, tak, że 43% jest za, a 37% jest przeciw poszukiwaniu miejsc pochówku i przeciw organizowaniu uroczystych pogrzebów ofiar komunistycznego terroru. Te ofiary komunistycznego terroru, chciałbym przypomnieć, to są żołnierze, którzy walczyli za wolną ojczyznę. Żołnierz oddaje ojczyźnie życie.
żołnierzowi, który ginie w walce, należy się honorowy pochówek. Należy się pochówek. Należy się honorowy pochówek. Stąd też ze wszystkimi imponderabiliami, które w tych uroczystościach mają miejsce. Panie redaktorze, co pan powie o tych wynikach? 43 za, 37 przeciw. 37% to jest pół na pół praktycznie. Bardzo zaskakujące. No, to mi troszeczkę przypomina dyskusję o cenę stanu wojennego. Jest silna polaryzacja społeczeństwa. Jak to wytłumaczyć? No, jak sądzę, jak wytłumaczyć te wyniki, o których pan wspomina? No, jak sądzę, wypadałoby cały proces edukacyjny przestawić na inne tory, ale z czego wynikają te wyniki? Myślę, że wynikają z ignorancji, z niewiedzy spowodowanej tym, że okres komunizmu starał się przedstawiać komuniści, czyli oprawcy, starali się przez kilkadziesiąt lat przedstawiać te postacie, o których mówimy, jako pospolitych złoczyńców, rzezimieszków, bandytów. Stąd, jak myślę, często pokutuje takie mylne wyobrażenie o tych osobach. Podam taki przykład. W Polsce na ogół wszyscy zgadzamy się, że czcimy powstańców warszawskich. A przecież te sylwetki ludzi, którzy po 45 roku chwycili za broń i zbrojnie albo i niezbrojnie opierali się sowietyzacji Polski, to przecież ci ludzie wcześniej często zapisali piękne karty w oporze antyniemieckim. To były piękne życiorysy, to byli często powstańcy warszawscy. 5 osób, które opisuję w książce, przecież walczyło w powstaniu warszawskim, a później zostało, zasiliło szeregi antykomunistycznego oporu. Tak więc mamy problem jako wspólnota, tak mi się wydaje, z samookreśleniem się, z poszukiwaniem własnej tożsamości historycznej. Trzeba trafiać głównie do młodzieży, ale także do ludzi starszym wiekiem poprzez rzeczową dyskusję o historii i mówienie o faktach, ale jasno trzeba sobie powiedzieć, no przecież dlaczego u nas ludzie wstydzą się, to jest oczywiście, przepraszam, ale to jest oczywiście pewien wielki paradoks, który nie umiem zrozumieć. Ludzie wstydzą się, że istniał pewien okres w historii Polski, w którym ludzie, którzy mieli się za żołnierzy Wojska Polskiego, nosili mundury Wojska Polskiego i byli tym żołnierzami de facto, bo uważali, że ich wojskowa przysięga de facto nie zwolniła z obowiązku walki o Polskę. Dlaczego my się tego wstydzimy, że ci ludzie umierali za wolną Polskę? Powinniśmy być im wdzięczni. I teraz przejdźmy do pana książki. Bohaterowie Stołu Śmierci opisał pan jedno miejsce, w którym jak w soczewce skupia się cała działalność przynajmniej ostatnich kilku lat Instytutu Pamięci Narodowej i Zespołu profesora Szwagrzyka. Skupił się pan na łączce, czyli na kwaterze EU. Znalazł pan 5, którzy tam prawdopodobnie zostali pochowani. 3 z nich już znaleziono, więc wiadomo, że na pewno zostali pochowani. Zostało 2. Opisał pan pracę na łączce bardzo szczegółowo i w sposób właściwie można powiedzieć naukowy. Dlaczego to jest pana pierwsza książka? Dlaczego pan zajął się właśnie tym tematem? Kwatera EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie to jest miejsce bardzo szczególne, naznaczone krwią naszych bohaterów. Miejsce szczególne z wielu względów. Przede wszystkim tam, jak w soczewce, skupiają się losy dwudziestowiecznego oporu antykomunistycznego, oczywiście nie tylko, ale tam zostali pochowani zupełnie niedbale, w tajemnicy, pod osłoną nocy często. Polscy bohaterowie, więźniowie niesławnego aresztu Mokotowskiego przy Rakowieckiej 37. Tam przez lata komuniści próbowali zacierać prawdę. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. ta kwatera, ten obszar pierwotny pochówków więziennych,
wojennych. Potrzeba powiedzieć, że pierwotnie mniej więcej czterokrotnie był on większy powierzchniowo niż to, co dzisiaj nazywamy łączką, czyli ten czworobok kilkanaście metrów na kilkanaście metrów, tam gdzie stanął pomnik na początku lat 90. Komuniści zaadaptowali ten teren po to, aby zatrzeć prawdę. W latach 50. nawieźli wielką grubą warstwę piachu, żwiru, gruzu, po to, rzekomo jak tłumaczyli, aby wyrównać różnice w terenie, co oczywiście było zasłoną dymną, chodziło o to, aby zatrzeć ślady po tajnych pochówkach. Lata 80., stan wojenny i kolejna decyzja władz komunistycznych, mianowicie o urządzeniu na sporej części powązkowskiej łączki nowych pochówków. I co jest niezrozumiałe dla nas, zrozumiałe z punktu widzenia komunistów i ich intencji, te pochówki urządzano dokładnie nad dołami śmierci. Po to, aby zatrzeć ślady zbrodni, po to, aby rodziny tych pomordowanych, naszych bohaterów, nigdy nie poznały pełnej prawdy. I dziś dzieje się tak, jest tak, bo trzeci etap prac na łączce właśnie wystartował. Dzieje się tak, że naukowcy zmagają się z wielkimi problemami dotarcia do szczątku naszych bohaterów, bo muszą najpierw przestawić groby już istniejące. Groby, które często przedzielają szczątki pochowane w bezładzie, szczątki żołnierzy niezłomnych. Czas nieubłaga nie leci. Kolejne pytanie, żeby więcej powiedzieć o pana książce. Proszę powiedzieć, dlaczego pan wybrał tych pięciu bohaterów? Właśnie tych, którzy są powszechnie znani. Dlaczego właśnie oni? Również z kilku powodów starałem się dobierać takie postacie, które różniły się. To znaczy łączył ich fakt, że walczyli oczywiście o Polskę, że ginęli za Polskę, że zostali pochowani w tajemnicy, ale starałem się pokazać ich niejednoznaczne losy na tle, może nie ich charakteru, ale ich osobistych poglądów. Stąd mamy w tej książce m.in. ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, podpułkownika Stanisława Kasznicę. Mamy jednego z cichociemnych, majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę. Mamy legendarnego partyzanta Wileńszczyzny, majora Zygmunta Szendzielarza. Mamy rotmistrza Witolda Pileckiego i mamy generała Emila Augusta Bieter-Vanilla. Proszę zwrócić uwagę, to są różne życiorysy. Witold Pilecki i generał Nil, osoby, które po II wojnie światowej tak naprawdę nie walczyły z bronią w ręku. Osoby o różnych poglądach. Witold Pilecki starał się być apolityczny. Generał Nil miał piękną kartę legionową w swoim życiorysie. Był zwolennikiem marszałka Piłsudskiego, Stanisław Kasznica z obozu narodowego, inne osoby. Tak więc starałem się jak najbardziej zróżnicować te postacie. I druga rzecz, starałem się wybrać też, to może takie trudne troszeczkę zadanie przed sobą postawiłem, mianowicie starałem się dobrać te trzy postacie, które zostały już, udało się już odszukać, ich szczątki udało się odszukać na Połonskowskiej Łączce, zidentyfikować i wyprawić im pogrzeb państwowy, a dwie postacie, o których ciągle wierzymy, że one znajdują się na łączce, ale których wciąż szukamy. I jestem święcie przekonany po rozmowach z naukowcami kierowanymi przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, że prędzej czy później uda się do szczątków naszych, jednych z największych bohaterów dwudziestowiecznych, mam na myśli Witolda Pileckiego i Emila Augusta Pildorfa, w końcu dotrzeć. Nie muszę mówić, że ich przyszłe pogrzeby będą wielkimi, pięknymi uroczystościami, których być może ja na pewno jako młody historyk i dziennikarz na oczy nie widziałem. Na pewno będziemy mieli wiele powodów do dumy. A co za zbrodniarza?
wspomniał pan niedawno w rozmowie ze mną, że trzeba rozliczyć tych, którzy wykonywali wyroki śmierci. Problem, podstawowy problem ze zbrodniarzami jest taki, że kiedy można było ich skazać i ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności, to tego państwo polskie niestety nie zrobiło. Był taki moment oczywiście powstania III Rzeczypospolitej po 1989 roku, kiedy można było ten proces dekomunizacji nie tylko w sferze symbolicznej, ale także takiej formalno-prawnej doprowadzić do końca. Tego nie zrobiono. Ci ludzie później po prostu umierali i nie udało się tego doprowadzić do końca. Ale chciałem też powiedzieć o zbrodniarzach, którzy uśmiercali tych naszych bohaterów. Bo to jest bardzo ważne, tego nie powiedziałem przy okazji wykonywania wyroków śmierci. Wspomniałem jedynie, że generał Nil został powieszony karą przewidzianą dla zbrodniarzy. Woli kończy nam się czas. Temat rzeka, przyznaję. Temat rzeka. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Mówił do państwa Jędrzej Lipski. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Poczuj piłkarskie emocje. Kup najnowszą grę FIFA 17 na Xbox One za 229 zł. Gra dostępna również na inne platformy. Saturn, technologia tak ma. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla przepyszne banany 2,39 za kilogram. Tylko 2,39. A do tego wszystkie świeże jabłka 40% taniej. Wszystkie świeże jabłka 40% taniej. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Witamy w Westworld. Bez zasad, bez instrukcji. Wszystko stoi przed tobą otworem. Możesz być kimkolwiek zechcesz. HBO przedstawia. To nie plac zabaw. To cały świat. Wydaje mi się, że z tym światem jest coś nie tak. Anthony Hopkins w nowym serialu produkcji HBO. Westworld. Premiera w poniedziałek o 20.10 w HBO. Kapłanów było więcej. Nie ma, proszę państwa, żadnych kapłanów. Jezus jest kapłanem nieprzemijającym. Szkoda, że ludzie Biblii nie czytają, bo to jest choćby w 11 rozdziale listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Wypuszczone. Zatem ćwiartka z kurczaka nie kosztuje tylko 3,69 za kilogram, a ptasie mleczko wszystkie rodzaje 8,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 3 października. Carrefour, to wszystko dla ciebie. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje i innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14:15. Zapraszają Kasia Giżyńska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Trwa protest wobec możliwego zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji.
co najmniej dwie bomby beczkowe spadły na szpital w Aleppo w Syrii. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych mówi o potrzebie wprowadzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego dla seniorów. Piotr Topuliński. Przed budynkiem Sejmu trwa manifestacja będąca reakcją na odrzucenie w ubiegłym tygodniu przez większość posłów obywatelskiego projektu, który liberalizował przepisy dotyczące aborcji. Skierowano wtedy do dalszych prac projekt przewidujący jej bezwzględny zakaz. Uważam, że każdy ma prawo do decydowania o sobie. Jeżeli ktoś według swojej religii uważa, że aborcja jest czymś złym, to jak najbardziej może jej nie dokonywać. My nie potrzebujemy sumienia podarowanego nam na siłę przez rząd, przez Kościół. To, co łączy wszystkie osoby, które się gromadzą na manifestacjach w całej Polsce i też na dzisiejszej, i osoby, które protestują, zbierają podpisy, etc., wszystkie te osoby mają jeden mianownik, to znaczy protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy, przeciwko całkowitemu zakazowi aborcji w Polsce. No żarty się skończyły, no właśnie, i wreszcie. I wszystko na ten temat. Akcję prowadzi Inicjatywa Polska. Na demonstracji są też przedstawiciele partii Razem i innych środowisk lewicowych. Co najmniej dwie bomby beczkowe spadły na największy szpital w kontrolowanej przez rebeliantów części syryjskiego Aleppo. Poinformowała o tym organizacja medyczna, która pomaga w jego funkcjonowaniu. Placówka w tym momencie przestała działać. W trakcie porannego bombardowania zniszczony został też mniejszy poulowy szpital w dzielnicy Sakur. Śmierć poniosła jedna osoba. W tym momencie we wschodnim Aleppo kontrolowanym przez rebeliantów działa tylko 6 szpitali, a rannych i ofiar śmiertelnych przybywa. Tylko wczoraj we wschodniej części miasta zginęło 20 cywilów. Ubezpieczenie pielęgnacyjne mogłoby zapewnić seniorom spokojną starość. O potrzebie wprowadzenia takiego rozwiązania mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W ocenie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej mogłoby to pomóc w zapewnieniu godziwej opieki dla osób niesamodzielnych. Mamy coraz więcej starszych seniorów, stulatków także, ze względu na wiek, cierpią z powodu niesamodzielności i także dla nich potrzebne opieka i wsparcie. Wcześniej czy później trzeba zacząć w Polsce dyskusję o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Profesor Rylka 10 lat temu rozpoczął pracę nad nim, niestety nie zdążył dokończyć. Natomiast wydaje nam się, że przy starzejącym się społeczeństwie, przy coraz większej armii osób niesamodzielnych, temat ubezpieczenia pielęgnacyjnego powinien być w Polsce dyskutowany. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że potrzeba wprowadzenia takiego ubezpieczenia jest na razie jego pomysłem, a nie inicjatywą całego rządu i wymaga szerszej debaty. Na razie kwestiami opieki nad najstarszymi i niesamodzielnymi seniorami będzie się zajmował międzyresortowy zespół do spraw osób niepełnosprawnych. We włoskiej piłkarskiej ekstraklasie zadebiutują jutro tak zwani wideoasystenci sędziego. System powtórek wideo, którego oficjalna nazwa brzmi VAR, Video Assistant Referee, zastosowany zostanie podczas dwóch spotkań Milan Sassuolo i Torino Fiorentina. Władze włoskiego futbolu oraz ekstraklasy zagwarantowały, że sędziowie nie będą mieli podczas meczu wglądu głosił Żydom. Ze wszystkich kamer się wypaliło, na teraz podróże misyjne apostoła Pawła sugerują, że wiedza poszła w świat Boża. Głównego, a nie o zmianie końcowego wyniku. Żydowska, zebrany no materiał filmowy przekazany zostanie ich do nie było wcześniej, tak potem też miało nie być. Się przyczepili jak jest, gdzie przeprowadzone zostaną analizy statystyczne. Jak wyjaśnił odpowiedzialny za te testy były włoski sędzia Roberto Rosetti, obecna faza jest niezwykle istotna dla przyszłości systemu VAR. Interwencje z wykorzystaniem systemu dotyczyć będą określonych i konkretnych sytuacji. Fauli na polu karnym bądź poza nim. Pomyłki w usuwaniu z boiska poszczególnych piłkarzy. Prawidłowości w strzelaniu bramek i ustalania rzutów karnych. Priorytetem będzie, by jak najmniej przerywać mecz. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Na
termometrach teraz od 15 stopni na wybrzeżu do 24 na Podkarpaciu, deszczowo na zachodnim wybrzeżu i na ziemi lubuskiej, przejaśnienia na południu Polski. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo. Sieć, znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny. A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was papuguję i wezmę smartą. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet, AGD to jest euro, to jest drogie. Jest niepraktyczne. Ja mam już jeden smartfon, to jest w naprawie. Biskup katolicki na e-mailu, że jest w naprawie. Prawosławny biskup Kościoła Polskiego Apostolskiego. Tutti frutti. Gimris episcoposi da Gimris martmaidebeli magram tlat martmaidebeli tsarari ari 60 kilo episcoposi magram sheizleba radio konci. Operowe ruchy, proszę. Nie takie warszawskie hamskie. Nie takie na hamach. Operowe ruchy, oper... Do siebie. Nie tak. Do siebie. Operowe ruchy. Z hamstwem trzeba walczyć, no, ale ja wiem, że jest to ciężko. Quando io andavo per prendere la macchina, una vecchietta. I kiedy szedłem do mojego samochodu, pewna staruszka segnale di avvicinarmi. Voava mia. Quanti anni aveva? Ile lat mogła mieć? 80. 80. Na to nie było jeszcze stara. Narodzesiac my papa mobilne ciamo i dygały martę mankanisakiem. Przełam ci nie jesteś pata, ale mochący kali. Ramdę nic lisa i kołki. Episkopos i mam trochę odchmocję, a maszyna albo pila to las mochucję. Sembrava di più. Ale wydawało się, że miała 80 i trochę. Nagram cali hanszy szesuli upro. Gada cile buli odchmocce, si se gamo i ure woda. Io sentito nel cuore. Po co w sercu? La voglia di avvicinarmi a salutare. Pragnę, aby podejść do niej i pozdrowić ją. Dietro le transenne. Ponieważ była za barierkami. Emis surwili robili suli kawis barierps i kitichon. Era una donna umile. To molto umile. E si odzale tauta barierkami. Mi ha salutato con amore. Pozdrawia mnie z miłością. A ty disi quaro un litmo messo. Grazie, wiesz. Aveva un dente come si faceva. Miała tempi d'oro, no? Miała zęba, złotego zęba. Da konda erti okroskabili rogor stidi chnis gasu sauku nasi smarodne i chenewne holme okroskabilevs. E ma detto questo. I powiedziała mi. Io sono armena, ma abito in Georgia. Ale mieszkam w Rusji. Somechi, magram, tchorob, sakartorusi. E sono venuta dalla Georgia. I przyjechałam z Gruzji. Da, ciamo vedis Sakartveludan. Aveva viaggiato. Podróż. Tutta. 8 ore. O 6 ore. Podróż trwała 8 godzin autobusem, aby spotkać się z papieżem. A mochuc ma kalma eksir wasati gajar autobusik papi romenacha. Poi il giorno dopo, da dove sei? Quando andavo, no, non ricordo dove. Due ore più, ma l'ho trovata lì. Znowu ją spotkałem. Due ore dres, arbitri sagmi diodi, a 4 sati davidam
მოძრაობის მოძრაობაში და აღმოვაჩინე იქვე. კიდევ კვლავ ნახე. Ma signora, ma lei è venuta dalla Georgia, tante ore di viaggio, e poi due ore in più, e poi il giorno dopo per trovarmi, e la fede mi ha detto. E poi siamo tutti ara. Da settimane ho fatto calbatono, ruasati imgzauri, sacartolo, danno ciamo sulicavi, da scemde, აქ სომხეთშიც ორი საათი იარეთ, რომ კიდევ კვლავ შემხვედროდი მეთქი და იმან მეპასუხა კი რწმენის გამო. Tu hai parlato di essere saldi nella fede. Ti muovi oggi sempre per il nostro rzmenaši simtkiceze. Essere saldi nella fede. La testimonianza che ha dato questa donna. Tu lo sai adesso come c'è attacchi e come le fondava attacco vieta. Tu lo sai adesso come c'è attacchi e come le fondava attacco vieta. Credeva che Gesù Cristo Pietro sulla terra. Zostawił Piotra na ziemi i ona chciała zobaczyć Piotra. Ma sam da rom Jesu Christem dedamicaze datova Petre da ma surda e nachaes Petre. Saldi nella fede significa capacità, oznacza zdolność, ricevere, by przyjąć degli altri la fede, od innych wiarę, conservarla, zachować ją i trasmetterla, i przekazać ją. Rzmenaši simtkice nishnavs shen miigo rzmenas khobisgan sheinaho da shemdeg svas gadasse. Tu hai detto, ti powiedziałeś, parlando di questa, di essere saldi in una fede, mówiąc o tenere viva la memoria del passato, la storia nazionale, mówiąc o pamięci narodu, mieć odwagę, aby marzyć o budowie lepszej przyszłości. Szella parakogdy, rzmenaši simtkiceze, carsulis mechsierebaze, saktar eronul paseulubebze. Saldi nella fede significa non dimenticare quello che noi abbiamo imparato. Ottimo, c'è come un principio. Anzi, farlo crescere. C'è niente, c'è bacio o darlo ai nostri figli. Aby przekazać naszym dzieciom. Darlo ai nostri figli. Da misce, c'è szulebs. E per questo che a Cracovia. Dlatego w Krakowie ho dato come missione speciale. Przekazałem jako specjalną misję młodym. Parlare con i nonni. Aby rozmawiali z dziadkami. A mi z gamą Krakowszy, ახალგაზრდებს მივეცი ასეთი განსაკუთრებული მისია. Წასულიყვნენ და ესაუბრათ ბებიებთან. Sono i nonni che ci hanno trasmesso la fede. To właśnie dziadkowie przekazali nam. Bebie mada babu e magad mokses chon percemena. E tanti di voi, i tak wielu z was, che lavorate con i giovani, że pracujecie z młodzieżą, dobbiate insegnarmi, powinniście nauczyć ją, ascoltare i nonni, aby słuchali dziadków, a parlare con i nonni, aby rozmawiali z dziadkami. Tkwen romlebic, beuri tkwengani romlebic ახალგაზრდებთან მუშაობთ, უნდა ასწავლოთ ახალგაზრდებს, რომ მათ უსმინონ ბებიებსა და ბაბუებს და ესაუბრონ მათ. Per ricevere quell'acqua fresca. Aby otrzymać tę świeżą wodę, żublaną wodę wiary. Lavorarla nel presente, farla pracować nad nią w teraźniejszości, aby rosła. Nasconderla in un cassetto, quello, no? Jakieś tam skatułce. Lavorarla, farla crescere e trasmetterla ai nostri figli. Trzeba, aby wzrastała i przekazać ją innym. Rzmenis subta cali, szemdek imuszał szęsi, gazardo, da argamuk eto aset karadi sundżraši, da gadasce szęsi lips. L'Apostolo Paolo, parlando al suo discepolo Paolo, prediletto Timoteo, mówiąc, la seconda lettera, do swojego ulubionego ucznia, di conservare salda
aby zachować mocną wiarę, którą otrzymał od mamy i od babci. Proszę Państwa, babci i dziadka nie ma. Jeszcze raz. Ludzie coraz krócej żyją. Dziadka i babci nie ma. Bardzo krótko żyją. Nie ma żadnej młodzieży. Stare malutkie się rodzi, co sobie już w życiu radę dawać musi. Nawet ten kurczaczek, co u nas jest, uciekł od matki. Matka nie umie go wychować. Matka krzyczy. Matka wrzeszczy. On ucieka. No to niby dlaczego, proszę Państwa, on miałby tam być i słusznie to robi, że od matki ucieka, że tak powiem, no bo on by cierpiał. Jeżeli ty robisz wbrew temu, jak twój piesek czy kotek lubi, to ty go męczysz, to ty go zamęczasz. No to widzicie Państwo, bardzo dobrze kurczaczek robi to, co robi, zresztą robi to, co uważa za słuszne, proszę Państwa. Kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I proszę być z nami, to wtedy będziecie troszeczkę więcej wiedzieć, o co chodzi. Bo tak powtarzać, klepać tak samo jak te różańce, no to co teraz ten papież albo robi, prawda, albo bezkrytycznie podchodzić, tak jak Szydło, że papież, no i idźmy się modlić, no to idźmy się modlić, ale wcale to nie musi być papież. Jezus Chrystus żadnego następcy nie wyznaczył, to jest do pokazania, tylko że jak ktoś ślepo w coś wierzy i idzie, to niech się sobie modli, ale nie musi do kościoła ciągnąć wszystkich i z tym krzyżem komuś w paradę wchodzić, tak jak to powtarzam, z całą świadomością nie musi, bo krzyż nie jest symbolem Chrystusa. Krzyż jest symbolem nominalnego chrześcijaństwa, czyli czegoś, co nie ma nic wspólnego z Chrystusem, bo wystarczyło 2-3 wieki, a to było w IV już wieku, że Chrystusa dawno nie było, apostołów dawno nie było i dawno, w pierwszym wieku już bowiem, wszedł człowiek nieprawości, niesprawiedliwości, wielkiej nieprawości, którego Pan Jezus, gdy przyjdzie, zabije tchnieniem ust swoich. To było powiedziane już przez apostołów w pierwszym wieku. I ten symboliczny człowiek, to nie jest jakiś jeden, którego można byłoby ścigać, jak to też błędnie bardzo Żydzi robią. Zawsze, jak nie na wernisażu, w galerii Kasia Michalski, Art Gallery, czy gdziekolwiek indziej, szukają jednego człowieka jako potencjalną ofiarę. No nie ma co. Nie ma co. My jesteśmy artystami. Tu jest sztuka. Jest to symbol bezprawia Babilonu Wielkiego, który to Babilon Wielki będzie zniszczony. Burzony.